czas. Nienawiść zniszczyć sobie. W 1967 roku dziwił się Czesław Niemen i akwarele. Dzisiaj dziwiła się Julia Jarzębak. Dziękuję bardzo, Jula. Wybór piosenki jest nieprzypadkowy. Dzisiejsza konwencja koalicji Tak dla Samorządu też wie, że dziwny jest ten świat. Ja wiem, że ludzi dobrej woli jest więcej, a na tej sali jest ich generalnie najwięcej. W związku z tym w tejże koalicji ludzie są uśmiechnięci, przyjaźni, życzliwi, nie mówią nie da się, nie mogę, nie umiem, nie pomogę, nie rozwiążę problemu. Wręcz przeciwnie, to wszystko co się dzieje, a co Państwo za chwilkę zobaczą w krótkim filmiku, to się dzieje już, dzięki właśnie Państwu. I to, ja mam głęboką nadzieję, po 7 kwietnia będzie miało swoją kontynuację, bo rzeczy zaczętych jest dużo, do przeprowadzenia jeszcze więcej. Także polecam Państwu uwadze to, co się wydarzy za chwilkę. Ja na niecałe 3 minutki znikam. We'll be right back.
właśnie. I ten aplauz będzie nam potrzebny wszystkim przez najbliższe 3 tygodnie, a potem będzie to trwało i trwało. Jak widzieliście na filmie, to są rzeczy, które już dzisiaj są, funkcjonują. O nich się nie mówi, że będą w przyszłości, że mamy na nie pomysł. Są. I to dzięki właśnie radnym miejskim, radnym powiatowym, te rzeczy wszystkie po kolei jakby dochodzą do skutku. W związku z tym, że wybory już niedługo, ja Państwu z przyjemnością zaprezentuję kandydatów na radnych miejskich i radnych powiatowych. Słówko tak pojawia się nie bez kozery, gdyż jest pewna firma oponiarska, która przyznaje swoje gwiazdki. Im ich jest więcej, tym jest lepiej. U nas nie ma gwiazdek, u nas jest tak. Tak dla samorządu, tak dla Artura Łakomca, tak dla radnych, tak dla nas wszystkich. Tak, pozytywni, uśmiechnięci, to jest właśnie dla nas wszystkich cel, dlatego właśnie, żeby nie przedłużać, kandydaci w okręgu wyborczym numer 1, pewnie Państwo zwrócą uwagę, że liderzy to będą liderki. Bardzo się tutaj Państwo mi schowali w pierwszym rzędzie. Czy można to jakoś zagasić? Bardzo dziękuję. Jakby efekt wow został osiągnięty w nadmiarze. Cóż... Nadmiar urodzaju to nie klęska, wbrew pozorom. Mamy dużo, a chcemy jeszcze więcej. Żeby to było możliwe, Joanna Pikus, zapraszam na scenę. Lider w okręgu wyborczym numer 1. Zaraz za Asią podąża Stanisław Choinka. Ja tu będę miał troszkę rozdwojenie jaźni, bo ja większość z nich znam osobiście. Większość z nich znam osobiście. Dobra, i teraz następuje to, co było wczoraj na próbach. Kandydaci mają obchodzić lidera z tyłu, żeby obrazek, który właśnie telewizja nam produkuje, był taki, jak być powinien. W związku z powyższym Marcin Marzec, zapraszam na scenę. Kolejny kandydat z okręgu wyborczego numer 1. Justyna Walczak, zapraszam. Justyna Pastuszko. Łukasz Mazur. Tak jest. I Jarosław Sarna. Zapraszam, Jarek, na scenę. To są kandydaci w okręgu wyborczym numer 1. Żeby tradycji stało się zadość, poproszę Asię lidera o słów parę. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Joanna Pikus, jestem kandydatem do Rady Miasta z okręgu pierwszego, czyli z osiedla Ogrody, Stawki, Złotej Jesieni, Koszary oraz Kamienna. Wraz ze mną jest drużyna zaangażowana, pełna pasji i energii. Drodzy Państwo, przedstawię jeszcze raz. Stanisław Choinka. Marcin Marzec. Justyna Walczak. Justyna Pastuszko, Łukasz Mazur, Jarosław Sarna i nieobecny z nami dzisiaj z przyczyn zawodowych Daniel Strojny, ale sercem jest z nami. Proszę Państwa, te taki to nie jest przypadek. 8 filarów programowych, z którymi idziemy do wyborów, to są te taki, na które się wszyscy zgodzili, o które wszyscy będą walczyć. Będą to Państwo widzieć za każdym razem i będzie pewne déjà vu, że twarze, które znacie z obrad Rady Miasta, Rady Powiatu, na tej scenie są, ale twarzy, które tam jeszcze nigdy nie było, a o ten mandat ubiegać się będą, też na tej liście od 1 do 8 się pojawią. W związku z tym zaryzykowaliśmy i poprosiliśmy tę młodą krew o przedstawienie jednego z tych filarów. W przypadku kandydatów w okręgu wyborczym numer 1 jest to Justyna Walczak i to jest tak dla społeczeństwa obywatelskiego. Chyba nie. No to proszę. A co to będzie? Chyba Rada Seniorów. No to dobrze. Ale pięknie. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, w 2014 roku podczas wyborów
W tle wyborów odbywały się szybkie próby stworzenia Rad Seniorów po to, by udowodnić czy też pokazać starszym osobom, że też są ważni. W tak dla samorządu nie robimy nic na ślepo. Chcemy, by faktycznie seniorzy brali czynny udział w życiu społeczeństwa lokalnego. Chcemy, by mieli swój głos. Do tego potrzebujemy czego? Rad Seniorów. Tak, zgadza się. Rady Seniorów w naszym mieście. Ale również potrzebujemy koordynatora, który takie działania będzie wspierał, będzie inspirował ludzi do działania, zajmie się polityką senioralną. Moim zdaniem i zdaniem, myślę, wszystkich nas w Tak dla Samorządu, jest, Rada Senioralna jest niezbędna, by łączyć pokolenia, żebyśmy wszyscy potem z tego mogli korzystać. Nie tylko nasze, ale kolejne pokolenia. Także... Śmiało, śmiało. Tu trzeba podopingować, trzeba pokazać, że jesteśmy z kandydatami i że ich decyzja jest prawidłową decyzją. To jesteśmy na... Dla Rady Seniorów. Jesteśmy na... Dla samorządu. I jesteśmy na... Dla Artura Łakomca. Dziękuję pięknie. Oj, przepraszam. Przepraszam. Jednak z dziewczynami można się naumawiać i tak będzie na odwertkę. Mam wrażenie, że to wszystko, co usłyszeliśmy od Justyny, ma znamiona społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję kandydatom z okręgu wyborczego numer 1. Znaczy tak, obiecałem, że nie będę was uprzedzał, co się tutaj będzie działo, ale stopniowanie napięcia i te fajerwerki, które przed nami, one się będą tutaj nam nawarstwiać. Kandydaci w okręgu wyborczym numer 2. Liderem listy na odmianę jest chłopak Mariusz Łata. I zapraszam. I brawa. Aaron Pietruszka. Andrzej Pałka. Jak państwo widzą, doświadczenie z młodością. Karol Wójcik. Anna Gębura. Katarzyna Cedro. Jolanta Paluch. I zamykający listę w okręgu wyborczym numer 2, Artur Zawadzki. Dobrze, i ja tutaj troszkę zarządzę ruchem, gdyż jako się rzekło, żeby w obrazku wyglądało to ładnie, gdyż transmisja na żywo na Facebooku i YouTubie właśnie się realizuje, ale potem z naszej konwencji będzie wyprodukowany program. Wszystkich proszę o zwracanie uwagi na ten znaczek świecący i lokowanie się na tym znaczku, wtedy będziecie pięknie wyglądać w obrazku, a przecież o to również chodzi. Mariusz, mikrofon jest twój. Szanowni Państwo, moi drodzy, jest mi niezmiernie miło spotkać Was, tak uśmiechniętych mieszkańców Ostrowca. Bardzo się cieszę, że mam zaszczyt zaprezentować listę kandydatów do Rady Miasta w okręgu numer 2 Koalicji Wyborczej Tak dla Samorządu. Jak Marek wspomniał, przyszedł mi zaszczyt być liderem tej listy, numer 1 na liście, Mariusz Łata. Jest mi niezmiernie miło przedstawić kolejnych kandydatów, a jest nimi Aaron Pietruszka, Andrzej Pałka, Karol Wójcik, Anna Gębura, Katarzyna Cedro, Jolanta Paluch, Artur Zawadzki. Okręg numer 2 to następujące osiedla. Śródmieście, Trójkąt, osiedle Spółdzielców, osiedle Sienkiewiczowskie, Kuźnia, Częstocice i Kolonia Robotnicza. Polecamy się Państwa uwadze. I kolejny z filarów programowych, jeśli tutaj mam prawidłowo zapisane, Tak dla Mieszkańców. I Tak dla Mieszkańców, Ania Gębura, zaraz Państwu powiem. Tak, tak, jak najbardziej. Przejmuję mikrofon, więc witam Państwa serdecznie. Witam wszystkich mieszkańców Ostrowca. Tak dla rozwoju, tak dla młodzieży, tak dla Ostrowca. Rozwój to przede wszystkim młodzi ludzie.
młodzi ludzie, którzy stanowią filar naszego miasta. Nie ma rozwoju bez młodego człowieka. Rozwój to nie tylko nowoczesne budownictwo i nowoczesne drogi. Rozwój to człowiek, młody człowiek. Koalicja Tak dla Samorządu widzi problemy współczesnej rodziny, dlatego właśnie wdrożymy szereg działań, które będą działaniami wspierającymi. Po pierwsze, pomoc psychologiczna, czyli liczne programy wsparcia emocjonalnego dla dzieci oraz młodzieży, dbając jednocześnie o ich zdrowie psychiczne, które jest dla nas tak bardzo ważne. Programy prospołeczne i proedukacyjne, oparte na dialogu, komunikacji, porozumieniu oraz szeroko pojętej empatii. Czym byłoby nasze życie, gdybyśmy nie mieli korzeni i skrzydeł, aby do tych korzeni móc wrócić? Tak dla Ostrowca, tak dla rozwoju, tak dla dialogu. Dziękuję. Jestem. No i tak właśnie wyglądają kandydaci w okręgu wyborczym numer 2. Dziękuję Państwu bardzo. Mam wrażenie, że jak się jeszcze pół kroku do tego zbliżę, to stylista, fryzur nie będzie mi potrzebny przez następne pół roku. A mam krótkie. Patrzę na listę, długie włosy są. Kandydaci w okręgu wyborczym numer 3. I nie ukrywam, że z przyjemnością zaproszę lidera, gdyż jest to dziewczyna. Jak patrzę, dziewczyny w przewadze. Marta Woźnicka-Kuzdak. Małgorzata Stafijowska. Małgorzata Kaczmarska. Jarosław Bogdański. Grzegorz Krysa. Małgorzata Dybiec. Marek Giemza. I o zabranie głosu proszę liderkę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marta Woźnicka-Kuzdak i jestem liderem tej wspaniałej drużyny. Są to ludzie ambitni, empatyczni, konkretni w działaniu i pełni pomysłów na rozwój naszego miasta. Reprezentujemy okręg numer 3 do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, czyli osiedla Słoneczne, Pułanki, Gutwin i Piaski Henryków. Pozwólcie Państwo, że przedstawię swoją drużynę. Na miejscu numer 2 jest Izabela Zaborowska, dziś z nami obecna jedynie sercem. Pozdrawiamy Cię, Iza, bardzo serdecznie. Miejsce numer 3, Małgorzata Stafijowska. Miejsce numer 4, Małgorzata Kaczmarska. Miejsce numer 5, Jarosław Bogdański. Miejsce numer 6, Grzegorz Krysa. Miejsce numer 7, Małgorzata Dybiec. Miejsce numer 8, Marek Giemza. Szanowni Państwo, razem możemy wiele zdziałać. Tak jest. I kolejny z filarów, czyli ekologia. Kolejny debiutant. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ekologia. Tworzenie nowych, zielonych miejsc w naszym mieście. Tworzenie mikroparków. Tworzenie skwerów w każdej dzielnicy miasta. Tworzenie nowego parku miejskiego u zbiegu ulic 11 listopada i Hubalczyków dla osiedli takich jak Stawki, Rosochy i Koszary. Stworzenie parku dla psów. Dotacje do rodzinnych ogródków działkowych. Dotacje do komunikacji rowerowej, do stworzenia wypożyczalni rowerów w Ostrowcu, do zakupu rowerów elektrycznych dla mieszkańców. Tak dla ekologii, tak dla samorządu, tak dla Artura Łakomca.
Zdecydowanie tak. Dziękuję Państwu bardzo. Uśmiecham się szeroko, gdyż bardzo lubię. Kandydaci w okręgu wyborczym numer 4. Liderką listy jest Irena Renduda-Dudek. Zapraszam panią... Zawsze. Zapraszam panią Krystynę Dziewięcką. Dziewczyny, ona te znaczki. O tak. Kolejny debiutant. Artur Szczotaćmikiewicz. Barbara Buszkiewicz. Grzegorz Płaza. Danuta Skocka. I tutaj, jak zwykle poprawną literacką polszczyzną, powiem: pani przewodnicząco, zapraszam do głosu. Dobry wieczór państwu. Miło nam tutaj być razem z państwem dzisiaj na konwencji koalicji Tak dla Samorządu. Szanowni państwo, przed państwem kandydaci do Rady Miasta z osiedli Hutnicze, Ludwików, Denków i Rosochy. Jak państwo widzą, jest to połączenie młodości z wiekiem dojrzałym i doświadczeniem. No, i wzrostu. Proszę państwa, okręg numer 4, pozycja numer 1. Irena Renduda-Dudek. Okręg numer 4, pozycja numer 2, Kamil Kutryba, dziś nieobecny z nami z przyczyn osobistych. Pozycja numer 3, Krystyna Dziewięcka. Pozycja numer 4, w okręgu numer 4, Artur Ćmikiewicz. Pozycja numer 5, Barbara Buszkiewicz. Okręg numer 4, pozycja 6, Grzegorz Płaza. Płaza. Grzegorz Płaza. Płaza. Grzegorz Płaza, przepraszam, trema. Młodziutki jest jeszcze. Okręg numer 4, pozycja 7, Danuta Skocka. Proszę państwa, 7 kwietnia zapraszamy na wybory. Macie wszyscy się stawić, jak tu jesteśmy, i zaproście znajomych. To wspaniała drużyna. Oddajemy głos na drużynę z okręgu numer 4. Brawo. No i co? No chyba nazwisko zobowiązuje, więc nie będzie tu wielkim sekretem, że o sporcie, pasja zainteresowania muzyką również rozległe. To jest ten filar, który jest najbliższy sercu memu. Z uwagą będę słuchał. Dobry wieczór. Zazwyczaj, jeżeli mam mikrofon przed sobą, to znajduję się sam w mniejszym pomieszczeniu. No ale sytuacja jest wyjątkowa, miejsce jest wyjątkowe i sala jest pełna wyjątkowych ludzi od pierwszego do ostatniego rzędu. Dwie przestrzenie. Dwie przestrzenie to kultura i sport, o których teraz powiem. Jeżeli myślę o kulturze, myślę o Ostrowieckim Browarze Kultury i instytucjach, które go tworzą, tak zwane trzecie miejsce w życiu mieszkańców Ostrowca. I jest to miejsce, które prężnie działa i bardzo dobrze się rozwija. Ja miałem przyjemność współuczestniczyć i współtworzyć kilka wydarzeń artystycznych w obrębie tegoż właśnie browaru. I ktokolwiek się pojawił, czy to będzie Warszawa, czy to będzie Wrocław, czy Poznań, zawsze był pod ogromnym wrażeniem walorów browaru i tego miejsca, jego potencjału, więc nie pozostaje nam nic innego, jak kontynuować tą pracę. Prężnie działające instytucje dalej niech się rozwijają, niech tworzą kulturę w tym mieście i będziemy na pewno o to spokojni. I tak samo sytuacja ma się z festiwalem Wielki Ogień imieniem Miry Kubasińskiej. Przed nami 17. edycja.
To ponadregionalna impreza, która skupia bardzo dużą rzeszę uczestników w postaci zarówno zespołów, jak i miłośników muzyki rockowo-bluesowej. Także drodzy Państwo, zapraszam na ten festiwal, tam trzeba po prostu być. Jeżeli myślę o sporcie, to patrzę na tą salę, jestem przekonany, że jest tu masa osób, która czuje sport. Nasz kandydat na prezydenta Artura Kobiec też czuje sport. Byłem na turnieju Old Boyów w Krzyżostrowiec i widziałem, była piętka, była Brazyliana, jestem spokojny. Natomiast sport to przede wszystkim konsultacje ze środowiskami sportowymi, korzystanie w pełni z bazy sportowej, jak również przywrócenie stypendiów dla sportowców, jednolite kryteria współpracy i promocji poszczególnych dziedzin sportu. Także drodzy Państwo, legendarne cztery razy tak. Tak dla kultury, tak dla sportu, tak dla samorządu, tak dla Artura Łakomca. Dziękuję. Super. Mnie przekonał. Masz mój głos. Szanowni Państwo, do zobaczenia 7 kwietnia przy urnach wyborczych. Bardzo dziękuję. Kandydaci w okręgu wyborczym numer 4. Ja wierzę, że po 7 kwietnia radni, którzy mówiąc o tym, co przed nami, co będziemy realizować i jak to będziemy realizować, to będzie nam się żyło fantastycznie w mieście, ale nie gorzej będzie nam się żyło w powiecie. W związku z tym, że drużyny również są mocne, również doświadczone i również mające debiutantów, zapraszam na scenę Agnieszkę Rogalińską, lidera okręgu wyborczego numer 1. Stanisława Danusia Barańska. Robert Rogala. Przemysław Dyjewski. Paweł Cholewiński. I Monika Borek. Agnieszka. Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Rogalińska i najlepsza lista do powiatu, lista numer 10. Szanowni Państwo, w naszych sercach jest Ostrowiec Świętokrzyski i powiat ostrowiecki. Dziś jak nigdy potrzebujemy Waszego wsparcia i mobilizacji. Mamy siłę, mamy moc, ale najlepiej zrobimy to tylko z Wami, właśnie z Wami. I drodzy Państwo, tak dla koalicji, tak dla samorządu. Dziś, Szanowni Państwo, prosimy o Was, o Wasz głos. Głos i wsparcie w okręgu numer 1 w osiedlach Pułanki, Słoneczne, Gutwin i Piaski Henryków. Nie ma czasu na odpoczynek. Z dumą i podniesionym czołem idziemy do przodu. Drodzy Państwo, dziękuję, tak. Brawa nam się należą. Dobra, nie gadam już, bo będę gadać długo. W takim razie... No przecież, no ja nie przedstawiłam swoich kandydatów, to trema. No jeszcze raz, to nie oddaję mikrofonu. Numer 2, Danusia Barańska, Stanisława Danuta Barańska mówiła, tylko pamiętaj, że Stanisława, pamiętam, Stanisława Danuta Barańska z naciskiem na Danuta. Numer 3, Robert Rogala. Numer 4, Przemek Dyjewski. Numer 5, Paweł Cholewiński. Numer 6, Monika Borek. I oddaję mikrofon, dziękuję bardzo. Na pewno? Kultura, sport bardzo ważna, ekologia bardzo ważna, młodzież ważni, seniorzy bardzo ważni. Ale jak nie będzie zdrowia, to nic ważne nie będzie. Tak jest, drodzy Państwo, bo zdrowie jest najważniejsze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, profilaktyka, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna to są bardzo ważne elementy ochrony zdrowia. Tak dla zdrowia to jest program, któremu przyświeca bardzo ważny cel.
profilaktyka jako priorytet. To program skierowany do każdej grupy wiekowej, mieszkańców naszego miasta i powiatu, dlatego jest programem uniwersalnym. W ramach tego programu proponujemy Państwu szereg działań profilaktycznych. Profilaktyczne szczepienia ochronne 6 w 1. Bezpłatne profilaktyczne szczepienia przeciwko meningokokom. Nie dla nowotworów u dzieci. Drodzy Państwo, zdrowie to nie tylko dobrostan fizyczny, ale również psychiczny i społeczny. W ramach tego programu proponujemy również działania mające na celu ochronę zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Kolejnym ważnym elementem naszego programu jest rehabilitacja lecznicza i badania profilaktyczne wraz z ćwiczeniami ruchowymi skierowanymi do każdej grupy wiekowej. A dla młodych mam proponujemy program mający zapewnić im poród bez bólu. Drodzy mieszkańcy, pamiętajcie, zdrowie jest wartością nadrzędną. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego 3 razy tak. Tak dla zdrowia, tak dla samorządu i tak dla Artura Łakomca. Dziękuję bardzo. Tak właśnie prezentują się kandydaci w okręgu wyborczym numer 1. Ja wracam. Najlepsza lista numer 10, kandydaci z okręgu numer 1, Danusia Barańska, Robert Rogala, Przemek Dyjewski, Paweł Cholewiński, Monika Borek, Agnieszka Rogalińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kandydaci w okręgu wyborczym numer 2 i to jest, proszę Państwa, bardzo mocna ekipa i liczna ekipa. Liderem listy jest Marzena Dębniak. Zapraszam na scenę. Zaraz za Marzeną Łukasz Dybiec. Małgorzata Bień. Andrzej Broda. Magdalena Leśniak. Dariusz Czupryński. Paweł Górniak. Maciej Szymoniak. Ewa Malec. Zbigniew Sławiński. I listę zamyka Dariusz Wierzbiński. Zmieścili się na scenie. Pani starosto. Serdecznie Państwa witam. Chyba mam najgorsze zadanie. Największy okręg, okręg, od którego, śmiem to twierdzić, zależy wynik wyborów do powiatu. 5,5 roku temu z tego okręgu wprowadziliśmy 6 radnych. Teraz... teraz mamy bardziej ambitne zadanie. Powalczymy o 7 mandat. 2 oddam opozycji. Żeby nie było jednowładztwo. 5,5 roku temu przedstawiliśmy szeroki program dla mieszkańców i dotrzymaliśmy słowa. Naprawdę dotrzymaliśmy słowa i mam nadzieję, że mieszkańcy, nasi wyborcy to docenią. Tak dla rozwoju i rozbudowy Szpitala Ostrowieckiego. Tak dla inwestycji w drogi i w oświatę. I bardzo ważna rzecz, tak dla współpracy między samorządami. To jedyna kadencja, gdzie udało się przeprowadzić tą współpracę. To, co zawsze mówię, razem można więcej. Macie Państwo przed sobą najliczniejszą drużynę. Drużyna ludzi doświadczonych, którzy również w swoim życiu zawodowym osiągnęli sukcesy. I tak, z pozycją numer 2 Łukasz Dybiec. Małgorzata Bień. Andrzej Broda. Magdalena Leśniak. Dariusz Czupryński. Paweł Górniak. Maciej Szymoniak. Ewa Malec.
Zbigniew Sławiński i Dariusz Wierzbiński. Przed nami, proszę Państwa, bardzo trudne zadanie, ale mam nadzieję, że z Waszą pomocą wygramy, zwyciężymy i dalej się będziemy rozwijać. Ja się z tym zgadzam. Kolejnym filarem, który pewnie Państwo to widzą w telewizji, słyszą w radiach, jest edukacja. Jak ona jest ważna, to chyba wszyscy wiemy. Natomiast nie znajduję lepszej osoby niż Ewa Malec, żeby o tej edukacji słów parę powiedzieć. Mówimy tak dla edukacji. Edukacja przez całe moje dorosłe życie była dla mnie bardzo ważna. Dlatego jestem dzisiaj tu z ludźmi, na których zawsze w tej dziedzinie mogę liczyć. Rozbudujemy system stypendialny w szkołach podstawowych i w szkołach średnich. Rozbudujemy program Erasmus+, dzięki któremu nasza młodzież będzie mogła wyjeżdżać za granicę, zwiedzać i poznawać kraje europejskie i doskonalić języki obce. Wprowadzimy, a raczej będziemy kontynuować, nieodpłatne certyfikaty językowe oraz dodatkowe lekcje matematyki, języka angielskiego i wychowania fizycznego. Równie ważne są budynki, infrastruktura oświatowa. Będziemy systematycznie remontować budynki szkolne, na każdym z nich powstanie fotowoltaika. Będziemy kontynuować budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. Wybudujemy hale sportowe przy Zespole Szkół nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcącym nr 2, a także przy Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 1. Są to bardzo ambitne plany, ale z tą grupą na pewno do osiągnięcia. Tak dla edukacji, tak dla samorządu, tak dla Artura Łakomca. Dziękuję bardzo. Tak właśnie wyglądają kandydaci w okręgu wyborczym numer 2. Dziękuję Państwu. Kandydaci w okręgu wyborczym numer 3. Liderem Mariusz Pasternak. Małgorzata Sobieraj. Piotr Maj. Tomasz Mroczek. Barbara Kowalska. Jarosław Wilczyński. Dorota Łukawska. Mariusz, twój czas. Dobry wieczór Państwu. Mariusz Pasternak, kandydat do Rady Powiatu Ostrowieckiego. Wspólnie z moimi koleżankami i kolegami reprezentujemy okręg wyborczy numer 3, to jest gminy Bałtów, Ćmielów i Bodzechów. Na liście są wspaniałe osoby, pozwólcie, że ich przedstawię. Pani Małgorzata Sobieraj, pan Piotr Maj, pan Tomasz Mroczek, pani Barbara Kowalska, pan Jarosław Wilczyński, pani Dorota Łukawska. Szanowni Państwo, wspaniała ekipa. Proszę o oddawanie głosów w okręgu wyborczym numer 3, czyli gminy Bałtów, Ćmielów, Bodzechów. Wszystkiego dobrego dla Was. Wybrzmiało już na tej scenie tak dla powiatu i tak dla Ostrowca, bo te organizmy powinny stanowić jeden cały i ze sobą współpracować. I znowu debiutantka. Barbara Kowalska. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Ja może poruszę tu temat dróg, bezpiecznych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, jakże one są dla nas bardzo ważne. Poprzez ścieżki rowerowe, zdrowie,
tak? Rower, styl życia, zdrowie dla nas jest najważniejsze, sport przede wszystkim dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, seniorów, gdyby tu nie ma barier wiekowych, dla wszystkich, tak? Co jeszcze bym chciała poruszyć? Przede wszystkim po pierwsze to szeroko rozwinięta komunikacja transportu publicznego. Przepraszam, bo gardło mi boli, także przepraszam. Po drugie to co bym chciała poruszyć Widzę, że stres i bolące gardło. Strasznie, ale bardzo dziękuję. Jakże ważną dla mnie sprawą są dzieci. Czymże by był nasz świat bez dzieci? Niczym. Dzieci, inwestycja w dzieci w dziś jakże krytycznej sytuacji jesteśmy demograficznej, jeśli chodzi o przyrost dzieci. I inwestycja w dzieci jest największa. To jest nasza duma i dlatego właśnie warto hale budować, szkoły, zajęcia, stypendia i wszystkie wszelakie inwestycje w dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Samorządu, tak dla Artura Łakomca. Dziękuję. Świetnie. To są kandydaci w okręgu wyborczym numer 3. Dziękuję Państwu bardzo. Kandydaci w okręgu wyborczym numer 4. Liderem listy jest Andrzej Jabłoński. Zapraszam. Janusz Bugajski. Beata Duda. Iwona Wiśniewska. Jerzy Brożyna. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, okręg numer 4 stanowią gminy Kunów i Waśniów. Podchodzimy do tych wyborów w sposób bardzo zdeterminowany i poważny, stąd też ekipa, która reprezentuje ten okręg, ubiegających się o 3 mandaty kandydatów, stanowią ludzie niezwykle doświadczeni, pracowici, uczciwi i zdeterminowani. Mamy nadzieję, że te mandaty będą należały do nas, a zdobędą je. Janusz Bugajski, Beata Duda, Iwona Wiśniewska, Jerzy Brożyna i mówiący do Państwa Andrzej Jabłoński. Dziękuję bardzo. No i znowu debiutantka i znowu nie będzie łatwo, ale trzeba się przyzwyczajać do trudności. Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękujemy, że tak licznie przybyliście do nas i poświęcacie swój czas dla nas. Tutaj jesteśmy razem. Współpraca buduje. Drodzy Państwo, tak dla samorządu stawia na spójną i, no wiedziałam, że tak będzie, na spójną i partnerską współpracę samorządów powiatu ostrowieckiego. Współpracę, która opiera się na dialogu i wzajemnym zrozumieniu celów i potrzeb mieszkańców gmin powiatu ostrowieckiego. Tak dla samorządu to również niezależność energetyczna i wsparcie wszelkich inicjatyw ekologicznych. Proszę Państwa, fotowoltaika na budynkach publicznych powiatu to zaoszczędzone środki finansowe, które będzie można przeznaczyć na bieżące remonty i modernizację tych obiektów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kandydaci w okręgu wyborczym numer 4. Dziękuję Państwu bardzo. No poznali Państwo kandydatów na radnych do Rady Miasta, kandydatów na radnych
powiatowych nadszedł czas, żebyście Państwo poznali kandydata na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Na scenę zapraszam Artura Łakomca. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, jak z taką drużyną nie walczyć, jak z taką drużyną nie wygrać? Panie w kolorze nadziei albo w kolorze ognia, także wszystko przed nami i ostatnia prosta, drodzy Państwo. Ostrowiec Świętokrzyski. Ostrowiec Świętokrzyski to miejsce na ziemi, nasze miejsce na ziemi, które wymaga od nas dzisiaj mądrych i rozważnych decyzji, ale przede wszystkim nasze miasto zmieniło się tylko, nie tylko w sferze gospodarczej, ale też w sferze kulturalnej i w sferze społecznej. Bez wątpienia obecnie zyskuje coraz większy aplauz i przede wszystkim coraz większe uznanie w całym województwie. Mamy pomysł na to, żebyśmy byli jednym z liderów, już jesteśmy jednym z liderów, ale przede wszystkim, żebyśmy byli liderem w województwie świętokrzyskim. Tu wielkie ukłony dla mieszkańców innych miast, ale będziemy o to walczyć przede wszystkim. Jednak dziś losy Ostrowca Świętokrzyskiego, drodzy Państwo, są w naszych rękach. Przede wszystkim trzeba wziąć odpowiedzialność za teraźniejszość, ale przede wszystkim za przyszłość naszego miasta. Ja osobiście też jestem debiutantem, tu Marek przedstawiał i tu wszyscy debiutanci mówili. Też jestem debiutantem i to, co Marek powiedział, zapraszając mnie na scenę, chciał, żebyście Państwo mnie również poznali. Przede wszystkim osobiście bardzo wysoko sobie cenię kilka spośród wielu wartości. Przede wszystkim uczciwość, moralność. I być może niektórzy uznają, że to jest moja wada, ale brak hipokryzji to jest to, o czym świadczą moje słowa, czyny, ale przede wszystkim to, co robię na co dzień, czyli jak pracuję, jak pracowałem. Chciałbym budować pozytywne relacje, żebyśmy mogli w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźć miejsce dla każdego, żeby nie było osób wykluczonych przede wszystkim, ale także samorząd to przede wszystkim też przestrzeń nie tylko publiczna, żebyśmy mogli pracować i współpracować i działać na rzecz naszych mieszkańców, ale przede wszystkim, żeby dokonywać pięknych rzeczy, czyli można się pojednać, żeby w samorządzie i w przestrzeni publicznej była synergia i dobre zmiany przede wszystkim. Ostrowiec Świętokrzyski też, drodzy Państwo, zasługuje na dobrą teraźniejszość i przyszłość, na dobry los i bezpieczeństwo naszych ostrowieckich rodzin. Przed nami wiele wyzwań, jednocześnie wiele możliwości. Przede wszystkim musimy konsekwentnie rozwijać nasze miasto. To z całą pewnością nie jest czas na eksperymenty. Dlatego też wspólnie z gronem specjalistów, ale przede wszystkim z wieloma mieszkańcami odbyliśmy setki rozmów i przygotowaliśmy być może obszerny program, ale racjonalny przede wszystkim program, który gwarantuje bezpieczną przyszłość i stabilny rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego oraz powiatu ostrowieckiego. Tak jak już tu nasi kandydaci mówili dzisiaj ze sceny, stawiamy na rozwój gospodarczy i inwestycje, na bezpieczeństwo i życie dobro ostrowieckich rodzin, na rozwój łatwo dostępnej profilaktyki i opieki zdrowotnej, na edukację, ekologiczne rozwiązania, codzienny komfort życia naszych ostrowieckich rodzin. Opracowaliśmy 7 filarów rozwoju, na czele nie 3 hasła, czy pobożne życzenia, tak jak nasi
konkurenci, bo nie mówimy tu o przeciwnikach, tylko traktujemy to, pokazujemy w całej tej kampanii, która trwa już od paru tygodni, że niestraszne nam są walki nieczyste. My mamy swój program, mamy 7 filarów, które chcemy pokazać naszemu społeczeństwu. Nie poddajemy się, nie wchodzimy w tą brudną kampanię. Drodzy Państwo. Przede wszystkim te 7 filarów to są przemyślane propozycje, które już są wdrażane, które już możemy spotkać na naszych czy ulicach, czy też w naszych budynkach, bo jak mówimy o edukacji, to co tu już mówiliśmy, mówimy o infrastrukturze, o inwestowaniu w nową infrastrukturę. Padły tu już informacje o tym, że będziemy budować halę przy szkole podstawowej numer 5, czy publicznej szkole podstawowej numer 1. To już się dzieje, drodzy Państwo. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć to, o czym w ostatnim czasie mówimy przy okazji wizyty naszych przyjaciół z Norwegii. O kurczeniu się miast, takich jak Ostrowiec Świętokrzyski, o depopulacji, to też naszą młodzież będziemy zachęcać, żeby wracała po studiach czy po swoich przygodach w dużych miastach, po zbieraniu doświadczeń, żeby wracała do Ostrowca Świętokrzyskiego, a młodzież wróci do nas. Już wraca. Młodzieży przede wszystkim potrzebna jest praca, stąd też inwestycje w tereny inwestycyjne, w uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Ponad 30 hektarów w okolicy ulicy Samsonowicza. Przede wszystkim, jak będą inwestycje, będzie praca, będą inwestorzy. Ale żeby byli inwestorzy, tu też ukłon w stronę pierwszego rzędu, pani minister, będziemy musieli zlikwidować wykluczenie komunikacyjne Ostrowca Świętokrzyskiego. Nasze wspólne działania, wszystkich koalicjantów, koalicji Tak dla Samorządu, są ponadmiejskie, ponadpowiatowe. Przede wszystkim są ogólnowojewódzkie, ale też i będą wpisywać się w mapę drogową ogólnopolską. W związku z tym będziemy walczyć i będziemy o to zabiegać. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, żeby inwestorzy do nas przyjeżdżali, będziemy rozwijać współpracę z nimi. Powstanie punkt obsługi inwestora. A żeby nasi mieszkańcy wrócili do Ostrowca i muszą mieć gdzie mieszkać. Drodzy Państwo, jesteśmy już przygotowani do tego. W tej chwili mamy projekt, mamy złożone dokumenty do Banku Gospodarstwa Krajowego o wybudowanie 90 mieszkań przy ulicy Hubalczyków. Docelowo będzie to 400 mieszkań w bardzo dobrych lokalizacjach w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będzie to Śródmieście, ale przede wszystkim tereny, które mamy po dawnej bazie MPK przy Alei Jana Pawła II. To, co chcemy, żeby wyróżniało Ostrowiec Świętokrzyski, żeby nasi mieszkańcy przede wszystkim uwierzyli w to, że Ostrowiec jest piękny i żeby jeszcze bardziej ich przywiązać, bo jestem przekonany, że wszyscy wiedzą, jaki Ostrowiec Świętokrzyski jest piękny, ale żebyśmy mogli się jeszcze bardziej poszczycić, nasi architekci i urbaniści będą właśnie przy tych pracach adaptacyjnych brali udział, ale przede wszystkim to, co chcę, żeby nasz Ostrowiec Świętokrzyski wyróżniło, będą koordynować pracę przed przepięknym projektem przy utworzeniu bulwarów przy Rzece Kamiennej i Strudze Dękowskiej. Będziemy stawiali na wiele programów zdrowotnych, tej profilaktyki, o której tu już była dzisiaj mowa i którą też już realizujemy. Chcę powiedzieć, że ogłosiliśmy już dokładnie 2 dni temu program przeciwko meningokokom szczepień bezpłatnych dla
dzieci między 6 a 18 miesiącem życia. Za chwilę będziemy wprowadzać kolejny program 6 w 1. Od 2015 roku koordynujemy profilaktykę najmłodszych poprzez Fundację Ronalda McDonalda, która zagości u nas w przyszłym tygodniu. Także nie zwalniamy tempa. Będziemy starali się rozbudować szpital wielospecjalistyczny, utworzenie nowych poradni, które już zostały utworzone, ale przede wszystkim jedna z najważniejszych poradni, gdzie też już dzisiaj padło z tej sceny te słowa, mówimy o poradni zdrowia psychicznego, gdzie jest olbrzymie zapotrzebowanie. Program wyborczy, który proponuje, to także rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Chcę, żeby rozwój naszego miasta był tak, żeby każdy mieszkaniec miał wpływ na niego. Te 7 cyfr, 7 jedynek, które Państwo w teledysku widzieliście na samym końcu, 1 111 111 zł, to jest kwota, którą nasi mieszkańcy mogą przeznaczyć na inwestycje czy różnego rodzaju projekty, które sami o tych środkach zadecydują w 2025 roku, a już ta edycja, nowa edycja budżetu obywatelskiego jest już rozpoczęta. Chcemy to też, chcę podkreślić to, co też zostało już tu powiedziane, że chcemy być dumni również z tego, jak się rozwija nasza kultura i przede wszystkim sport też. To, co tu już powiedział kolega ze sceny, że Brazylijka i piętka była, bo była, drodzy Państwo, jestem ze sportem związany od najmłodszych lat, także bardziej z piłką ręczną niż z piłką nożną, ale chciałbym, żeby sport weszedł na poziom ponadregionalny, żebyśmy nie... Wierzę przede wszystkim, że to jest nasza wspólna wizja naszej małej ojczyzny, ten nasz program. Proszę wszystkich o rozwagę i mądre decyzje. Nie dajmy się nabrać na piękne słowa ludzi, którzy pozostawiają po sobie zgliszcza. Postawmy na zaangażowany w sprawy naszego miasta zespół profesjonalistów, który to był na scenie. Którzy Ostrowiec Świętokrzyski mają w swoich sercach. Chciałbym z tego miejsca, szanowni Państwo, przedstawić jeszcze bardzo jeden ważny aspekt naszej siódmokwietniowej walki. Mówimy o mieście, mówimy o bardzo szacownym stanowisku, jakim jest Urząd Prezydenta. Mówimy o Radzie Powiatu, ale nie możemy zapomnieć o naszym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, o naszych... o tej naszej małej, większej ojczyźnie. To jest nasze województwo, szanowni Państwo. Przez ostatnie 5 lat wiemy, jak mogliśmy absorbować środki, jak bardziej chciałbym powiedzieć, nie mogliśmy tych środków absorbować, a przede wszystkim chciałbym, żebyśmy postawili na naszych odpowiednich ludzi współtworzących naszą koalicję. Przede wszystkim chciałbym powitać też przewodniczącego sejmiku, który jest dzisiaj z nami, pan Arkadiusz Bąk, który po wielu namowach dał się skusić, żeby jeszcze startować, ponieważ jego plany zawodowe niekoniecznie były ku temu, żeby startował, ale wziął tą odpowiedzialność na swoje barki i dalej będzie rozsławiał imię Ostrowca Świętokrzyskiego na terenie województwa świętokrzyskiego. Witamy panią Jolantę Mandżuri, która jest kandydatką naszego koalicjanta Platformy Obywatelskiej. Szczególnie witam Zdzisława Kałamagę, który również startuje z trzeciej drogi. Jest jeszcze paru kandydatów nieobecnych, także wszystkich namawiam, żebyśmy nie skupili się tylko na mieście, na powiecie, ale walczmy o ten sejmik, bo to jest bardzo ważna sprawa. Tam będą za chwilkę największe środki.
Drodzy Państwo, to nam pomoże, jeżeli będziemy mieli swoich kandydatów, swoich radnych przede wszystkim, pomoże nam w rozwoju naszej małej ojczyzny. Wierzę, że mogę liczyć na Wasze poparcie. Powiedzmy razem tak, dla Ostrowca Świętokrzyskiego! Tak, dla Artura Łakomca. I tak dla... Znaczy, dla mnie jest to oczywiste. Zwyciężymy, ale to jeszcze chwileczkę, gdyż tak dla samorządu. Samorządowcem przede wszystkim, ale również pani minister do spraw polityki senioralnej, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Pani Marzena Okła-Drewnowicz, zapraszam na scenę. Dobry wieczór. Tu nic nie będzie już dymić, ani ogień, nie, myślisz, nie? Nic. Ja będę ratował. Bezpiecznie. Będę ratował. Szanowni Państwo, naprawdę bardzo miło jest przyjechać, popatrzeć, jak buduje się nowa jakość, jak dobrze mieć jest pewność, że po wyborach tutaj w Ostrowcu Świętokrzyskim 7 kwietnia będzie dobry samorząd. Ten dobry samorząd to jest gwarancja naszego rozwoju, wszystkich, całej Polski. Te wybory są naprawdę bardzo ważne. To jest tak naprawdę ten drugi fundamentalny krok w odbudowie Polski. Pierwszy zrobiliście Państwo, wszyscy zrobiliśmy, 15 października. Ja myślę, że ta koalicja, która zawiązała się po 15 października, to jest koalicja, która ma naprawdę w sercu samorząd, która w samorząd wierzy, która wie, że samorząd jest najbliżej człowieka, najbliżej mieszkańca miasta, powiatu, województwa. I to my dzisiaj podejmujemy, nawet dzisiaj na Radzie Ministrów, wiele decyzji, które służą samorządowi i mieszkańcom. Dzisiaj na przykład zapadła decyzja, że będą podwyżki dla pracowników pomocy społecznej. To pracownicy samorządowi. Tak, to pracownicy samorządowi, ale wiemy, jak w ostatnim czasie samorząd w wyniku też Nowego Ładu został tak naprawdę ograbiony. Dlatego ta współpraca jest bardzo ważna. Pan prezydent mówił, zresztą ona jest na wielu płaszczyznach ważna, i tym ludzkim, i tej infrastruktury społecznej, i tej twardej, takiej drogowej. I ja pozwolę sobie o tych drogach powiedzieć dwa słowa. Pamiętam w 2015 roku, kiedy udało nam się do planu budowy dróg wpisać małą obwodnicę Ostrowca Świętokrzyskiego. Ten 5 odcinek ulicy Zagłoby, którego brakowało do tych 4 wcześniej wbudowanych przez samorząd. I to się udało. Rzeczywiście pamiętam, pan starosta ówczesny Kałamaga i pan wicestarosta Eligiusz Mich, wtedy jeździliśmy do ministerstwa i pamiętam i funduszy, i infrastruktury, i to było dość trudne, bo generalna dyrekcja mówiła, że nie, nie, bo to będzie tutaj duża obwodnica. No i właśnie idziemy do tej dużej obwodnicy i wiemy, że z dużą obwodnicą jest problem taki, że w tej koncepcji, która jest, ona tak naprawdę nie służy ludziom i nie służy rozwojowi miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Dlatego mogę tak trochę zdradzić, że jak jutro pan prezydent będzie, jak pan dojedzie, jak pan dojedzie, mówię, że jak dojedzie, dlatego że ja dziś przyjechałam tutaj spóźniona, ale zaraz wracam, bo jutro rano są głosowania i mogę nie dojechać, bo wiemy dlaczego, w Grójcu już tam wiemy, szykują. Już, no. Już mam objazd. To może ja też zostanę i razem jutro pojedziemy. Zapraszam. Jest to myśl.
ale myślę, że jak pan prezydent jutro pojedzie na spotkanie do Ministerstwa Infrastruktury, to będzie miał dobre wieści dla państwa. I ta obwodnica, która będzie przebiegała według nowej koncepcji, będzie służyła i mieszkańcom, i rozwojowi Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo. Mamy naprawdę razem wszyscy bardzo dużo do zrobienia. Tak jak pan prezydent powiedział, te pieniądze, które dzisiaj są tak ważne, to są w dużej części pieniądze, które już dawno powinny płynąć do regionu świętokrzyskiego i do Ostrowca. Udało się te pieniądze odblokować. Oczywiście by ich się nie udało odblokować, gdyby nie zmiana, która miała miejsce 15 października. Ale te pieniądze dzisiaj są i z pewnością samorządy głównie będą mogły z tych pieniędzy korzystać. I będziemy mogli pójść wszyscy naprawdę do przodu. Słyszę tutaj o wielu różnych pomysłach, o tych inwestycjach w społeczeństwo obywatelskie. Słyszę o Radzie Seniora, słyszę o szpitalu, słyszę o tym kierunku, jeśli chodzi o pomoc psychologiczną. Naprawdę dużo zadań, a myślę, że w tym dobrym tandemie, w tej dobrej drużynie, w tym dobrym wsparciu rządu, samorządu, to by się też nie działo, gdyby nie to, że ludzie. Ja od początku byłam zwolenniczką właśnie takiego scenariusza, którego dzisiaj jesteśmy wszyscy świadkami, bo stawia się przede wszystkim w samorządzie na ludzi. Dlatego jestem przekonana, że postawiliście państwo najlepiej, jak mogliście. Dziękuję pani minister. A na koniec powiem tak. Tak dla samorządu, tak dla Artura Łakomca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu jestem, tu jestem, tu jestem. Niech pani zostanie, pani minister, na scenie. Nie wiem, jak. Kolejna sytuacja, tak jest. Umawialiśmy się przed i powiem to dokładnie tak, jak się umówiliśmy. W imieniu Adama Jarubasa i swoim, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Arek Bąk. Pani minister, panie prezydencie, szanowni państwo, rzeczywiście Adam Jarubas, wiceprezes PSL, poprosił mnie o to, żebym państwa powiedział parę słów, ale szczerze to wszystko zapomniałem, jak słuchałem. Jako to jest scena debiutantów dzisiaj. Scena debiutantów. Drodzy państwo, to pozwólcie, że powiem, po pani minister też niełatwo coś dodać, ale powiem jako chłopak z tego miasta, bo zwróćcie państwo uwagę, w jakim miejscu jesteśmy. Ja siedzę, rozglądam się dookoła, to jest miejsce, które wpisuje się w to, o czym Artur mówi cały czas. W hutnicze DNA naszego miasta. To jest dom, zakładowy dom kultury naszej huty, naszej matki huty naszego miasta. I czy może być lepsze miejsce do tego, żeby mówić o tradycji i przyszłości? Czy to jest na pewno najlepsze miejsce, bo jest najlepsze miejsce do tego, żeby mówić też o kulturze? Wielu z nas, jak tu siedzimy, w tej sali pierwszy raz oglądało film w kinie. Ja oglądałem Akademię Pana Kleksa. Niedawno moje dzieci oglądały tu Akademię Pana Kleksa, zupełnie inną, bo inny jest świat, w którym one się wychowują. I to wszystko jest odnowione dzięki dobrej współpracy samorządów. Dzięki temu, że kiedyś razem z Platformą Obywatelską w Sejmiku zdecydowaliśmy, że będziemy rozwijać nasze miasta i gminy w sposób zrównoważony, że pieniądze będą trafiały do naszych miast. Dzięki temu jeszcze w tej kadencji udało się trochę tych pieniędzy dostać, ale już nie obowiązywało zrównoważenie rozwoju, tylko obowiązywał kolor legitymacji partyjnej, włodarza tego miasta. I wiemy, ile nasze miasto przez to ostatnie lata straciło. Ale budynki są oczywiście bardzo ważne. O jednym wspomniał jeszcze mój przyjaciel z szkolnej ławy, nie widać was w tych światłach, kochani, Artur Czmikiewicz, o Ostrowieckim Browarze Kultury. My ten budynek z totalnej ruiny doprowadziliśmy do najpiękniejszego budynku w województwie świętokrzyskim, kto wie, czy nie w Polsce, najpiękniejszego budynku kultury. I zrobiliście to wy, ostrowieccy radni, zrobiliście to wy, ostrowieccy samorządowcy. My mogliśmy z województwa dodać tylko pieniądze na to, żeby to zrealizować, bo w waszych głowach są te pomysły. I od was zależy to, jak będzie nasze miasto wyglądało. I powiem na koniec jeszcze jedną rzecz. PSL jest często kojarzony, wicepremier Kosiniak-Kamysz, ze słowem apeluje. No to ja sobie teraz zaapeluję. Apeluję do wszystkich kandydatów ze wszystkich stron samorządów, ze wszystkich koalicji. Pamiętajcie, że 8 kwietnia
wszyscy przyjdziemy do pracy, wszyscy przyjdziemy do tego miasta. Będziemy musieli wszyscy Arturowi pomóc rządzić tym miastem. Więc pamiętajcie. Pamiętajcie, kochani, że kampanię można prowadzić tak, jak prowadzimy z Jolą, ze Zdzisławem. Prowadzimy ją w sposób taki, że wiemy doskonale, że my razem wszyscy będziemy to miasto i to województwo rozwijać. Także pamiętajcie o tym, że jesteśmy z jednego miasta i nawet wczoraj, w tym budynku, o którym przed chwilą wspomniałem, odbyła się konwencja pewnej partii, która, nie wiem, czy wiecie, też ma tak w swoim haśle. Dobre kopiują. My byliśmy pierwsi. Dobre kopiują wszyscy. Pierwszy, tak. Ale słuchajcie, to jest najfajniejsze, że to też jest dla nich. To jest nawet dla tych, którzy nie za bardzo chcieli coś takiego, bo miasto, powiat, województwo jest dla wszystkich. Dla wszystkich. I na koniec. Tak dla województwa świętokrzyskiego, tak dla Ostrowca Świętokrzyskiego, tak dla Artura Świętokrzyskiego. Bardzo dziękuję. No, koalicja to jest najważniejsze. W związku z tym, że ta drużyna jest silna i w związku z tym, że należy jeszcze raz tę siłę na scenie zobaczyć, zapraszam kandydatów. Co się stało? Myślałem, że jak chciałeś batutą zadyrygować, jak dyrygent orkiestry. Ale zaczniesz śpiewać, tylko jeszcze chwilka. Proszę bardzo, proszę Państwa, kandydaci na radnych do Rady Miasta, kandydaci na radnych powiatowych, zapraszam Was na scenę. I proszę Państwa, zastanawialiśmy się długo, Ewa zastanawiała się najdłużej, jak uniknąć na finał, czyli na ten moment, który jest momentem kulminacyjnym, piosenek, które nie mają tekstu polskiego, no nie są polskie. Wybór padł na piosenkę, która pozornie jest bardzo mądra, która ma tekst idealnie pasujący do tego, co się ma tutaj 7 kwietnia zadziać. Ma być drogowskazem dla nas i jeżeli konkurencja będzie jej słuchać, ma być również informacją, że jesteśmy drużyną, samorządową koalicją, która 7 kwietnia zwycięży w tych wyborach. Dziewczyny są gotowe. Czego tylko chcesz, każdą myśl zamień w pozytywne słowo. Słuchaj, słuchaj, bo a zabawnie tak oddychać przez różową słomkę, a cudownie tak rozmawiać bez niemiłych wspomnień. A każdy dzień mówi nam coraz więcej. Słuchaj, zaufaj sobie jeszcze raz. Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj. Ah!
ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj. Piękne słowa mówią wszystko, lecz nie zmienią nic, nie zmienią nic. Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj. Artur! Tak! Artur! Tak! Artur! Tak! Artur! Tak! 7 kwietnia, proszę Państwa, nie zapomnijcie.